Dorsz. Ta drapieżna ryba od wieków stanowi podstawę europejskiego rybołówstwa. Mało kto wie jednak, że był on obiektem nie jednej, nie dwóch, a trzech wojen. Wszystko zaczyna się już w XV wieku. Wtedy Anglicy podróżują coraz dalej na północ w poszukiwaniu dobrych łowisk. Znajdują je u wybrzeży Islandii. Wody niezwykle bogate w dorsze są bardzo cenne. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni kolejnych stuleci Anglicy biorą udział w serii konfliktów. O łowiska walczą z Norwegią i Danią, które w tamtych czasach rościły sobie prawa do tamtejszych wód. Nie chcąc uznać praw ludów nordyckich, Anglicy cały czas wysyłali tam swoje statki. Dopiero pod koniec XIX wieku, w 1896, udaje się zawrzeć pewne ugody. Te jednak w ogóle nie są przestrzegane przez stronę angielską, która cały czas łowi na obcych wodach. Wiele okrętów było więc karanych bardzo dużymi mandatami. Całą sprawę podłapała prasa. Zadawała pytanie, czemu Duńczycy na tyle sobie pozwalają? Czemu flota królewska nic z tym nie robi? Brytyjczycy zastosowali więc tak zwaną dyplomację kanonierek. Czym ona była? Zastraszeniem oponentów, rozmiarem oraz siłą swojej floty. Duńczycy odpuścili. Nie licząc jednego incydentu w 1901 roku, kiedy brytyjski okręt wdarł się na wody terytorialne Danii, ignorując ostrzeżenia oraz strzały. Cała sprawa wywołała niemały skandal dyplomatyczny, gdyż szyper wspomnianej jednostki został skazany na 30 dni w duńskim więzieniu. W końcu jednak pełne porozumienie zostało zawarte. Dania i Wielka Brytania zgodziły się na podział wód terytorialnych, dając świeżo wyzwolonej Islandii raptem mały skrawek, bo było to 6 km wód własnych terytorialnych. Na dodatek umowa ta miała trwać aż 50 lat. Korona brytyjska nie próżnowała przez ten czas. Ilość łowisk i kutrów zwiększała się. Wiele północnych miast żyło wyłącznie z utrzymywania potężnej floty rybackiej. Mówi się nawet, że ilość ryb łowionych na łowiskach w pobliżu Islandii była dwukrotnie wyższa od tych, na których zwyczajnie łowili brytyjscy szyprowie. Przynosiły one duże zyski. A brak dostępu przynosił Islandczykom coraz większą irytację. W 1949 roku, dwa lata przed zakończeniem umowy, Islandia podejmuje pierwsze kroki. Zwiększa swoją linię połowu o kolejny kilometr na północ. Nie spotyka się to z żadną odpowiedzią, bo nikt nie korzystał z tamtych łowisk. Ośmieleni tamtym wydarzeniem, powiększają swoją strefę połowów do 7 km w każdą stronę. Chcąc uniknąć angażowania floty w burzliwym okresie zimnej wojny, Anglia nakłada na Islandię sankcje. Był to bardzo bolesny cios dla ekonomii Islandii, bowiem to Wielka Brytania była jej głównym partnerem handlowym. Sytuację wykorzystało ZSRR. Chcąc powiększyć swoją strefę wpływów, zaczęli oni kupować ryby od Islandii po wyższych cenach. Nie spodobało się to ich głównemu oponentowi w czasie zimnej wojny, Stanom Zjednoczonym. Nakłoniły one swoich sojuszników, czyli Hiszpanii i Włochy, żeby również kupowały ryby od Islandczyków. Dzięki tej walce dwóch mocarstw Islandia nie dość, że nie odczuła sankcji, to jeszcze umocniła swoją pozycję gospodarczą. Wielka Brytania nie miała wyboru i ostatecznie w 1956 roku uznała poszerzenie łowisk, ale nigdy nie schowała urazy. 1 września 1958 roku Islandia o 12 w nocy rozszerza swoją linię łowisk do 22 km. Całe NATO protestuje. Wielka Brytania zapowiada, że wszystkie ich kutry będą chronione statkami wojennymi. 20 trałowców, do tego 4 pancerniki oraz cała flota wsparcia. Samo ich utrzymanie miało kosztować dodatkowe 500 000 funtów. Wszystko to, żeby stawić czoła ewentualnej potężnej flocie Islandii, która, uwaga, liczyła wtedy 7 statków oraz 1 samolot zdolny do wodowania. Warto nadmienić, że wszystkie statki Islandii były co najmniej z 1920 roku. Taka akcja musiała wywołać liczne protesty w Reykjaviku, stolicy Islandii. Oburzeni Islandczycy protestowali pod ambasadą Wielkiej Brytanii. Ich protesty nie wywoływały jednak wrażenia na ambasadorze. Ten w odpowiedzi przez swoje okno na własnym gramofonie puszczał w odpowiedzi protestującym brytyjskie marsze wojskowe. W następstwie tych podgrzanych emocji rozgrywały się kolejne incydenty. Islandzki statek Aegir próbował zatrzymać jeden z brytyjskich kutrów. Przeszkodził mu jednak brytyjski HMS Russell, doprowadzając do kolizji obu statków. W kolejnych tygodniach kolejne patrole dosłownie zderzały się z brytyjską flotą, niekiedy wymieniając ślepe pociski. Miesiąc później załogi nie miały już żadnych oporów w ostrzelaniu się ostrą amunicją. W końcu, w lutym 1961 roku, Islandia zagroziła, że wycofa się z NATO, jeśli jej roszczenia nie zostaną uznane. W NATO zapanowała panika. Rozpoczęto oficjalne, jak i nieoficjalne mediacje. NATO, uwikłane w konflikt ze Związkiem Radzieckim, nie mogło sobie pozwolić na utratę tak cennego sojusznika, jakim była Islandia, gdyż były tam ulokowane bazy wojskowe, które bardzo chętnie przejąłby Związek Radziecki.
W końcu jednak NATO pokornieje i podpisuje umowę z Islandczykami. Daje ona im faktycznie 22 km wód przybrzeżnych, jednakże pozwala Brytyjczykom wpływać aż do 11 km na łowiska. Wydawało się, że konsensus został ustalony. A przynajmniej ustalony do listopada 1972. Wtedy Islandia, i tu niespodzianka, po raz kolejny poszerza granice swoich łowisk, tym razem do 93 km od swojej granicy. Tym razem użyli oni nieco innej argumentacji, bo oczywiście naturalnie utrzymywali, że chcą zwiększyć swoje strefy łowne, jak i ratować środowisko przed rabunkową gospodarką łowną Brytyjczyków. Tej decyzji sprzeciwiło się zarówno NATO, jak i przeciwny jemu Układ Warszawski, sterowany przez ZSRR. Należy tutaj wskazać, że państwa Afryki okazały się być solidarne z Islandią i dały jej swe poparcie. Na reakcję Wielkiej Brytanii nie trzeba było długo czekać, gdyż jeszcze tego samego dnia wprowadziła ona swoją flotę na wody terytorialne Islandii. Lecz tym razem mieli oni napotkać silny opór. Wszystkie statki patrolowe należące do Islandii wyposażone zostały w przecinaki. Miały one służyć do niszczenia sieci rybackich wszystkich brytyjskich kutrów. W efekcie miały one wracać bez żadnych ryb do swoich portów. Eskalacja konfliktu wisiała w powietrzu. 5 września 1972 roku znany nam już wcześniej statek Aegir napotyka statek brytyjski. Prosi go o identyfikację, lecz ten odmawia podania swoich danych. Po kolejnych próbach kontaktów brytyjska jednostka ucina komunikację. Zaczyna ona natomiast transmitować na wszystkich kanałach piosenkę Rule Britannia, która notabene była hymnem brytyjskiej floty. Aegir postanawia więc wykorzystać przecinaki. Udaje mu się odciąć jedną z sieci, co spotyka się z agresją marynarzy. Przedmioty rzucone w stronę Aegira, a także liczne przekleństwa pozwalają zidentyfikować statek. Jest to Peter Scott, brytyjski trałowiec. Po tym incydencie standardową praktyką floty islandzkiej było już przecinanie sieci. Uszkodzili w ten sposób 18 statków. Podczas tego ranili jednego marynarza. Został on trafiony jedną z odciętych stalowych lin. Brytyjczycy przestali pojawiać się w rejonie Islandii bez obstawy floty. Została nawet sformowana specjalna jednostka, której jedynym zadaniem była ochrona kutrów brytyjskich. To do końca rozjuszyło Islandczyków. Nowa jednostka była wyposażona w wiele nowoczesnych kutrów, ale także samolotów zwiadowczych. Od NATO zaś domagali się wsparcia, uznając zachowanie Islandii za inwazję. Liczne protesty pod ambasadą Wielkiej Brytanii w Reykjaviku pozostawiły ją bez szyb. Kolejne tygodnie wypełnione były kolizjami statków. Obydwie floty całymi dniami taranowały i przepychały się nawzajem. W trakcie tych starć życie stracił jeden członek islandzkiej straży nadbrzeżnej. Został on porażony prądem w trakcie naprawy uszkodzeń na statku. W końcu do stolicy Islandii, Reykjaviku, przybywa wysłannik NATO. Po raz kolejny mała Islandia grozi, że wystąpi z Paktu Północnoatlantyckiego, jeśli jej żądania nie zostaną spełnione. I po raz kolejny NATO ulega presji. Pozwala na rozszerzenie łowisk, a na Wielką Brytanię nakłada limity połowu. Zawarta w ten sposób ugoda miała trwać do 1975 roku. I to właśnie wtedy rozpoczyna się trzecia wojna dorszowa. Islandia tym razem, niespodzianka, domaga się po raz kolejny rozszerzenia jej strefy linii brzegowej do 370 km od granic. Dość powiedzieć, że Brytyjczycy nie są zadowoleni. Wysyłają swoje jednostki głęboko na wody terytorialne Islandii, najczęściej w akompaniamencie floty wojennej. Raporty o kolejnych przypadkach taranowania mnożyły się. Jeden z groźniejszych, 11 grudnia 1975 roku, mówi o próbie taranowania, która przerodziła się w regularne starcie. Mimo tak poważnych wydarzeń Rada Bezpieczeństwa ONZ odmawia wsparcia. Sytuację wykorzystuje jednak brytyjska flota królewska, która chcąc pokazać swoją siłę, wysyła liczne jednostki na wody Islandii. Związane było to z napięciami, które miały miejsce w tym samym czasie w Cieśninie Duńskiej w związku z aktywnością floty ZSRR. Rywalizacja na morzu nabiera jeszcze większego tempa. Kolejne jednostki tracą integralność, czyli wytrzymałość kadłubów. Obie strony obarczają się winą. Flota brytyjska wydaje setki tysięcy funtów na naprawy. W obawie przed zwiększeniem tych kosztów nakazują nawet zwiększenie ostrożności. Brytyjskie media mówią o wojnie, podają kolejne raporty o zabitych. Wszystkie jednak okazywały się fikcją. Nawet brytyjski minister rolnictwa wspomina o zabitym rybaku, jednak wszystkie historyczne źródła milczą o istnieniu takowego. Islandia, posiadająca wówczas tylko 6 statków, próbuje zakupić nowe okręty. Najpierw od USA, a potem od ZSRR. W obu przypadkach spotyka się jednak z odmową. Sięga więc po broń ostateczną. Tutaj, uważajcie, po raz kolejny grozi wycofaniem się z NATO i zamknięciem wszystkich baz wojskowych oraz lotniczych na swoim terenie. Brytyjczycy, którzy kilka miesięcy wcześniej stracili całe kontakty dyplomatyczne z Islandią, godzą się na warunki
wyspiarzy. W 1976 na sesji NATO ustalono dokładne granice wód terytorialnych Islandii oraz limity połowów dla Brytyjczyków. W czasie tylko ostatniej wojny zanotowano 55 przypadków taranowań. Wielu rybaków straciło swoje statki, a w efekcie pracę. Północ Wielkiej Brytanii opustoszała. Wiele rodzin z dnia na dzień zostało bez pracy oraz środków do życia. Dopiero po wielu latach, w 2012, Wielka Brytania zaproponowała zapomogę pozbawionym pracy rybakom w wysokości 1000 funtów. Wojny dorszowe uczą nas, że nawet biblijna przypowieść o Dawidzie i Goliacie może mieć odzwierciedlenie w realnym świecie. Pokazuje to nam również, że nie liczy się, ile dorszy jesteś w stanie złowić, a ile potrafisz za nie dać.